Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, chciałem zacząć głoszenie Bożego Słowa od słów siostry Łucji, które są niezwykle aktualne. Ta wizjonerka z Fatimy, wiecie dobrze o tym, że oddała całe swoje życie za to, żeby kształtowało się pokolenie niewiasty, które będzie przygotowane i wyszkolone do walki ze smokiem z Apokalipsy. Ze smokiem, który jest z piekła. Ze smokiem, którego Matka Boża potem będzie charakteryzować jako szczególny rodzaj ideologii nazwanej komunistyczną, racjonalistyczną, ateistyczną. Siostra Łucja mówi tak. Wszyscy doskonale wiedzą. Mówi to szczególnie o roku 85. Matka Boża, jak wiecie, powiedziała siostrze Łucji, że gdyby nie akt oddania niepokalanemu sercu całego świata, który czynił Jan Paweł II 25 marca 1984 roku, kilka miesięcy później miała wybuchnąć wojna nuklearna, która zakończyłaby historię naszej planety. I tak jak często powtarzam, wiecie, że fascynuje mnie to, że Matka Boża stawia na konkretnych ludzi, którzy całkowicie jej oddani będą mieli wpływ na zmianę historii tej planety. Jest nieprawdopodobne. 1884 rok, papież Leon XIII, który ma wizję szatana, który staje przed Bogiem, który w swojej pysze jest przekonany, że zniszczy Kościół i świat. Jezus pozwala mu, dając 100 lat. Jak wiecie, cała seria nieprawdopodobnych historii zbawczych, powołania nieprawdopodobnych ludzi, którzy zaczynają zmieniać historię tej planety. Karol Wojtyła, siostra Faustyna. Oni mają szczególny wpływ na to, aby pokrzyżować plany szatana. Tyle razy w czasie egzorcyzmów słyszeliśmy, kiedy był wzywany Jan Paweł II, jak demon się pieklił i mówił: tylko nie ten! Pokrzyżował mi wszystkie plany! Maryja wybiera jednego człowieka, którego przygotowuje, mówię o aspekcie oddania całego świata niepokalanemu jej sercu. Ona przygotowuje tego człowieka do wypowiedzenia kilkunastuminutowej modlitwy, od której zależy przyszłość tej planety. Jest nieprawdopodobne. Mówię wam o tym, kochani, żebyście mieli świadomość, że Maryja chce użyć każdego z was osobiście i indywidualnie do triumfu jej niepokalanego serca na świecie. Każdy z nas będzie użyty inaczej, w sposób jedyny i niepowtarzalny. W jedynym i niepowtarzalnym powołaniu, misji, przeznaczeniu, które otrzymał od Boga. Kwestia jest tylko taka, czy ty naprawdę chcesz żyć tym oddaniem każdego dnia? I czy nieustannie chodzisz w obecności Ducha Świętego, aby On dawał ci światło na rozeznanie twojego powołania i twojej misji? Sto lat szatan dostał od Boga, by zniszczyć Kościół, by zniszczyć świat. Nie udało się mu. Jeden człowiek całkowicie oddany Maryi pokrzyżował mu wszystkie plany. Miejmy tą świadomość, 100 lat. Siostra Łucja mówi tak. Mówiąc o tym czasie, 84-85 rok, wszyscy doskonale wiedzą, że przeżywaliśmy jeden z najbardziej krytycznych momentów w historii ludzkości. Kiedy wielkie mocarstwa, wrogie względem siebie, planowały przygotowania do wojny nuklearnej,
która zniszczyłaby świat, jeśli nie cały, to jego większą część. A co by pozostało? Jakie szanse na przeżycie? I kto byłby w stanie odwieść tych aroganckich ludzi otaczających się swoimi planami wojny, od gwałtownych zamysłów, ateistycznych ideologii, propagujących zniewolenie i dominację, ludzi, którzy uważają się za panów świata? Kto byłby w stanie wszystko to przemienić w coś całkiem przeciwnego? Kto wpłynąłby na zmianę planów wojny na plany pokoju? Zamianę agresywnych i gwałtownych niesprawiedliwości na projekty wsparcia i pomocy poprzez uznanie praw człowieka? Kto, jeśli nie Bóg? Tylko Bóg może nas uratować. Kochani moi, jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której panowie tego świata, wielcy tego świata, ci, którzy w swojej pysze, szaleńczym opętaniu chcą stworzyć nowy porządek świata. Nowy porządek świata musi być stworzony na ruinie starego porządku świata. Dla tych szaleńczo opętanych stary porządek świata jest oparty na wartościach chrześcijańskich, na Ewangelii, na Jezusie Chrystusie. Oni go nienawidzą, oni go nie chcą, oni chcą go całkowicie wyeliminować z życia tej planety, z życia duszy, z życia, które dla nich wydaje się zupełnie bez sensu. Panowie tego świata, globaliści tego świata, kreują na naszych oczach nowy porządek świata. Nie mam wątpliwości, że jeden z tych bardzo ważnych czynników, który ma zresetować stary porządek świata, jest światowa wojna. Jest światowa wojna. A po niej głód, zarazy, prześladowania Kościoła, aby całkowicie zniknął ze świadomości ludzi. Stoimy dzisiaj w obliczu szaleńczych planów opętanych ludzi. Nie boję się tak powiedzieć. Nie myślmy o tym tylko w kontekście Rosji. Wojna jest kreowana w różnych częściach świata. Papież Franciszek zresztą powiedział kilka lat temu, że trzecia wojna światowa już trwa. Ale w tej chwili zostały podjęte, wydaje się, decyzje, aby zmieniła postać tej planety. To nie tylko Rosja, Europa. Musimy mieć świadomość tego, że i Amerykanie przygotowują się do wojny z Chinami. To właśnie Rosjanie podpisali sojusz z Chinami, żeby mieć możliwość imperialnych planów na Europę. Musimy być świadomi też, że Izrael dostał zielone światło od Kongresu Amerykańskiego na wojnę prewencyjną z Iranem. A jest przecież jeszcze Korea Północna. Musimy mieć świadomość też tego, o czym mówią strategzy dzisiaj w Europie. Że w najwyższej gotowości są islamiści we wszystkich krajach Europy, pod bronią, gotowi na krwawą rewolucję dżihadu. To nie tylko Rosja. Kreowana jest światowa wojna, która ma całkowicie zresetować świat, który znamy. Jakże więc aktualnie brzmią słowa Łucji o aroganckich panach tego świata, gwałtownych zamysłów ich ateistycznych pragnień. Komunizm, o którym mówimy, to nie ten komunizm, który znamy, leninowski, stalinowski. Ten komunizm, który jest w tej chwili kreowany na całym świecie.
jest nieskończenie bardziej destrukcyjny. Zdumiewające jest to, kochani, że Matka Boża od początku pokazuje na źródło tych największych cierpień, które będą w sposób szczególny związane z Rosją. Maryja w 1917 roku w swoim orędziu, które, jak wiecie, zapowiada apokaliptyczną wizję klęsk, które mają spaść na świat, zapowiedź wojen, głodu i prześladowania Kościoła, mówi, aby temu zapobiec, zażądam poświęcenia Rosji mojemu niepokalanemu sercu i zadośćczyniącej komunii w pierwsze soboty miesiąca. Jeśli wysłuchają moich próśb, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, rozsieje swoje błędy po całym świecie, doprowadzając do wojen i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni. Ojciec Święty będzie musiał dużo przycierpieć. Wiele narodów zostanie zniszczonych. W końcu zatriumfuje moje niepokalane serce. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która nawróci się i zostanie dany światu czas pokoju. Kiedy patrzę, kochani, na naszą ojczyznę, nie mam żadnych wątpliwości, że jesteśmy pewnym fenomenem religijno-duchowym na mapie tego świata. Przez ostatnie 5 lat głosiłem rekolekcje na całym świecie. I uwierzcie mi, że w porównaniu Kościoła w różnych państwach świata z tym, co się dzieje w naszym Kościele, to jest absolutny fenomen. Często narzekamy na naszą powierzchowność wiary, pewien sentymentalizm, brak owoców, czy niedostateczne owoce, które są niewspółmierne do tego, ile ludzi chodzi do Kościoła, ile ludzi przyznaje się, że wierzy w Boga. Ale kochani, bądźcie przekonani o tym, że to jest pewne narzekanie tutaj, w naszym Kościele, w naszej ojczyźnie, ale kiedy byśmy porównali to, co dzieje się na całym świecie w Kościele, to naprawdę, uwierzcie mi, jesteśmy nieprawdopodobnie błogosławieni i chronieni. I nie mam wątpliwości, że właśnie dlatego, że królową naszej ojczyzny jest Maryja. I ona chroni w sposób absolutnie szczególny wiarę w naszych sercach. Chroni Kościół, chroni sakramenty. Kiedy patrzę na Polskę, widzę tyle bardzo podobnych cech, podobnych do Izraela. Wiecie bardzo dobrze o tym, że Izrael w całej swojej historii był małym państwem, który nieustannie zabiegał o to, żeby móc tworzyć sojusze z imperiami i mocarstwami, które zapewnią im bezpieczeństwo. A Bóg nieustannie wysyłał swoich proroków, którzy głosili całym sercem, wołali do Izraela, wołali do królów Izraela, że Bóg chce być waszym obrońcą. Że to Bóg wybrał was, abyście weszli z Nim w przymierze. I On was ochroni. On da wam poczucie bezpieczeństwa. On was uratuje. Ale wiecie, jak prorocy ginęli? Gwałtownie. Byli wyrzuceni poza nawias, wyśmiani, zlekceważeni, często zabici. Bo Izrael żył duchem tego świata. Był przekonany, że jak się nie ułoży z wielkimi tego świata, to przestanie istnieć, to oni ich zniszczą. Myślę sobie, Polska, nawet nasze geopolityczne położenie pomiędzy mocarstwami wschodu i zachodu, rozgrywany nasz kraj przez tyle wieków, przez wielkich tego świata. A Jezus woła do nas. Intronizujcie mnie
jako króla Polski, a ja was uratuję. Tylko te kraje, które intronizują, mówi do Rozalii Celakówny, mnie jako króla Polski, jako króla ich krajów, króla ich narodów, króla ich serc, ja ich uratuję. I wiecie dobrze o tym, że to nie chodzi o sam akt. Tu chodzi o to, żeby Jezus stał się autentycznym królem naszego serca, naszego domu, naszego małżeństwa, naszej rodziny. Tu nie chodzi o sam akt. Jezus mówi bardzo wyraźnie, Rozalii Celakównie, że za aktem musi pójść zmiana ustawodawstwa. Musi być całkowity zwrot ku Ewangelii Polaków. I dopiero wtedy to królowanie zacznie być potężną obroną przed szatanem i piekłem. Tu nie chodzi o sam akt. Tu chodzi o nawrócenie naszego narodu, o zmianę prawodawstwa na prawo Boże, na powrót do Ewangelii wszystkich nas. I dopiero wtedy Jezus obiecuje szczególną obronę i ochronę naszej ojczyzny. Czy rozumiecie? Jeśli Polska będzie mi posłuszna, posłuszna mojej woli, mówi Jezus do siostry Faustyny, Polska, którą szczególnie umiłowałem, wtedy dopiero wywyższę ją ponad wszystkie narody i z niej wyjdzie iskra, która przygotuje moje powtórne przyjście. Izrael był narodem wybranym. Miał przygotować pierwsze przyjście Pana. Bóg nawet wysłał człowieka pokuty, Jana Chrzciciela, aby nawoływał do narodowej pokuty. Pamiętacie, jak skończył? Został ścięty w więzieniu. Pamiętacie, jak Jezus płakał nad Jerozolimą, gdzie wydawało się, że wszystko wspaniale się toczy. Rozumiecie? Świątynia, kult, ofiary, ludzie śpiewają psalmy, hymny pełne ducha. Kapłani, arcykapłani, zupełnie są nieświadomi tego, że Bóg przyszedł i jest między nimi. Jezus płakał nad Jerozolimą, że nie rozpoznała czasu nawiedzenia Boga. Dzisiaj jak nigdy musimy wołać o odnowę ducha proroczego w Kościele. Wołać o to, aby nasza hierarchia, my kapłani, wy kochani, wasi rodzice, dzieci, dziadkowie, wszyscy ci, którzy uważają się za chrześcijan, wierzący chrześcijan, żebyśmy zaczęli słuchać, co Bóg mówi dzisiaj do Kościoła, szczególnie co mówi do Kościoła w Polsce, żebyśmy zaczęli w końcu słuchać Ducha Świętego. Bo my się słuchamy wszystko i wszystkich. Ślepimy przed telewizorem godzinami, karmiąc się duchem tego świata. I nie słyszymy Ducha Świętego. I nie słyszymy Ducha Świętego. Pytam sam siebie, co Jezus ma teraz w sercu, patrząc na nas Polaków? Cieszy się i raduje? Czy płacze nad nami, że nie rozumiemy czasów, które nadchodzą? Że będziemy być może musieli zapłacić straszną cenę za brak naszego nawrócenia, za brak posłuszeństwa woli Bożej? Czy popełnimy ten sam błąd, co Izrael? Nie rozpoznamy czasu nawiedzenia Bożego i przegramy szansę bycia narodem, z którego wyjdzie iskra przygotowująca powtórne przyjście Pana? Są bardzo ważne pytania, które musimy sobie zadawać. Nie mam żadnej wątpliwości, kochani, że mamy modlić się za naszych polityków i niech oni czynią to, co powinni czynić w świetle Ducha Świętego. Mamy modlić się tak, jak modliliśmy się do północy, o światło Ducha Świętego dla rządzących. Ale my, jako ludzie wierzący, musimy być całkowicie przekonani, że tylko Bóg może nas uratować.
A On może nas uratować wtedy, kiedy naprawdę całym sercem się nawrócimy. Kiedy całym sercem wrócimy do Ewangelii, kiedy zerwiemy z grzechem, kiedy powiemy szatanowi: koniec między Tobą a mną. Koniec między mną a grzechem. Tylko wtedy. Tylko wtedy. Matka Boża tak bardzo mocno mówi Fatimie o różańcu, o pokucie, o poświęceniu się jej niepokalanemu sercu i też o poświęceniu jej niepokalanemu sercu Rosji. Matka Boża różańcowa. Kochani moi, nie mam żadnych wątpliwości, że Polska dzisiaj powinna stać się Polską nieustannie odmawianego różańca. Jestem świadomy tego, że wielu Polaków kompletnie nie rozumie czasów, w których żyjemy. To jest oczywiste. Ale to nie znaczy, że nie mamy ich uświadamiać, nie mamy modlić się za nich. Nie mamy modlić się o Ducha Świętego dla nas i dla nich. Ale nie z perspektywy tego, że jestem kimś lepszym. Słyszałeś dzisiaj Ewangelię. Być może jesteś tym, który widzi drzazgę w oku brata, nie widzi belki w swoim. Może będziemy chcieli nawracać wszystkich innych, a nie będziemy widzieć, że sami jesteśmy godni pożałowania i ślepi i nadzy. I to my najbardziej potrzebujemy nawrócenia. Bardzo często jest tak, że kiedy nie widzę zmian wokół mnie, kiedy się modlę, to najczęściej jest, wiecie dlaczego tak? Ponieważ ja sam nie wydaję owoców nawrócenia. I moi najbliżsi nie widzą we mnie Jezusa. Nie widzą we mnie spełniającej się Ewangelii. Widzą tylko kogoś, kto moralizuje, który podnosi palec i grozi, i sądzi. A nie widzą we mnie Jezusa Chrystusa, który daje życie za tych, którzy nawet są Jego największymi wrogami. Który kocha i przebacza, chociaż tak bardzo boli. Który nie mówi: co ty mi robisz, człowieku? Nie wiesz, jaki ból mi zadajesz? Jezus patrzy tylko na Ojca. Nie patrzy na swoich katów, na tych, którzy go niszczą. Jezus patrzy na Ojca. Mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co mi czynią. Patrzy na Maryję. Jezus otworzył swoje oczy na krzyżu i spojrzał na swoją matkę, mówi Ewangelia. Jezus, kiedy wisi na krzyżu, Jezus, kiedy oddaje swoje życie, patrzy tylko na Ojca i patrzy tylko na Matkę. Nie patrzy na swoich katów. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wtedy zaczynam rosnąć w swoim poczuciu winy, krzywdy, zranieniu. Zaczyna mi ta krzywda coraz bardziej wyolbrzymiać się w moim życiu. Już widzę tylko tego człowieka i jego krzywdy, które on mi zadaje. I z każdą chwilą coraz bardziej odcinam się od łaski przebaczenia Mu. Za wszelką cenę chcę dążyć do swojej własnej ludzkiej sprawiedliwości. I mogę być codziennie w Kościele, na Eucharystii i nigdy nie stać się Eucharystią. Nie uświadomić sobie, że jestem na Eucharystii po to, aby przeżywać śmierć Jezusa Chrystusa za mnie. Za mnie, czyli kogo? Kogoś, kto krzyżuje Jezusa. Kogoś, kto go katuje swoimi grzechami. A Jezus bierze to wszystko na siebie i patrząc na mnie mówi: kocham Cię, Dominik, przebaczam Ci wszystko. Pozwól mi wejść do Twojego serca i pozwól mi, abym z Ciebie uczynił Eucharystię. Abyś wychodząc z Kościoła, widząc tych ludzi, którzy Ciebie krzywdzą, którzy Ciebie obmawiają, plotkują, sądzą, którzy mówią wszystko złe na Ciebie, żebyś oddał za nich swoje życie, ofiarując mi to cierpienie, które przeżywasz przez krzywdy, które oni Tobie zadają. My tu po to jesteśmy, kochani, aby przyjąć łaskę oddania życia za tych, którzy być może z Bogiem nie mają nic wspólnego i tylko Ciebie krzywdzą,
To jest Ewangelia. Jeśli po przyjęciu Jezusa ja nie chcę stać się Jezusem, jeśli po przyjęciu miłości Jezusa ja nie chcę kochać jak Jezus, to lepiej nie chodzić do kościoła. Mówię to w takim sensie, że to nic nie da, rozumiecie? To tylko będzie rytm na zaliczenie, bo tak trzeba. Często rodzice mówią, proszę księdza, ja się modlę, ja rozmawiam, ja namawiam moje dzieci, żeby chodziły do kościoła, one nie chcą. Pytam, czy one widzą w tobie Jezusa po przyjściu z kościoła? Mamo, tato, jeśli twoje dziecko nie widzi zmiany po twoim przyjściu z Eucharystii, nie widzą, tato, tego, że wychodzisz inny do kościoła i przychodzisz z kościoła inny. Nie widzą w tobie, mamo, zmiany pomiędzy tobą przed Eucharystią, a tobą po Eucharystii. To zadają sobie pytanie. Jeśli mojemu tacie i mojej mamie, mojemu dziadkowi, mojej babci, to nic nie daje. Oni są cały czas tacy sami. W ogóle się nie zmieniają. To im nic nie daje. To po co ja mam tam chodzić? Rozumiesz? Jak moim rodzicom to nic nie daje i widzę, że po Eucharystii kłócą się, obrażają się, wyzywają się, nie potrafią się kochać, przebaczać, to po co im to wszystko? Jeszcze mnie zmuszają, żebym w tym uczestniczył. Rozumiecie? To jest nasz problem. To jest nasz problem. Ale gdzie jest źródło tego problemu? Ja nie chcę kochać jak Jezus, bo ja muszę dojść swojej sprawiedliwości. Nikt nie będzie mnie wykorzystywał. Oto obmawia mnie, osądza, plotkuje. To ja też. Będę lubił tylko tych, którzy mnie lubią. To jest pogaństwo. Jezus mówi, co takiego szczególnego czynisz, jeśli lubisz tylko tych, którzy ciebie lubią? Uśmiechasz się do tych, którzy się do ciebie uśmiechają. Pożyczasz tym, którzy tobie pożyczają. Wszyscy tak robią. To nie jest nic szczególnego. To jest naturalna miłość. Rdzeniem, istotą chrześcijaństwa jest to, że oddajesz życie za swoich wrogów. Ukraina dzisiaj. Ileż nasłuchałem się. Dlaczego my pomagamy Ukraińcom? Przecież historia. Nie pamiętamy Wołynia? Nie pamiętamy tych wszystkich krzywd? Ty jesteś chrześcijaninem? Pamięć historyczna to jedno, a chrześcijaństwo to drugie. Miłość pokonuje wszelką wrogość. Chrześcijanin jest ktoś, kto daje swoje życie za największego wroga. Jeśli trzeba kochać, jeśli teraz mam kochać, jeśli mam teraz oddać życie za tego, który mnie nienawidzi, mówię amen. Jezu Chryste, umieraj we mnie za tego człowieka. Ofiaruję ci to cierpienie, to niezrozumienie, to odrzucenie, które tak boli. Ofiaruję ci to cierpienia, bo on się zbawił. Miłość nie pamięta złego. Znasz Słowo Boże? Miłość nie pamięta złego. Każdy, kto cały czas rozpamiętuje swoje krzywdy, który rozpamiętuje swoje rany, który rozpamiętuje swoją bolesną przeszłość, nigdy nie będzie miał umiejętności przebaczania i kochania jak Jezus. Jezus nie będzie mógł się przebić do ciebie ze swoją miłością, bo nie będziesz zajęty tym, żeby kochać jak Jezus, ciebie nie będzie to interesować. Będzie się interesować tylko to, żeby wspominać ból, rany i krzywdy, które ktoś ci zadaje. Stąd biorą się potem osądy, krytyki, potępienia, odrzucenia, zazdrość, zawiść, zemsta, odwet, przez ciągłe rozpamiętywanie tego, kto mi co złego zrobił. A jednocześnie mogę być codziennie w kościele i różańczyki na dwie ręce od rana do wieczora mówić. Rozumiesz? Wiecie, że to jest nasz wielki problem, nas Polaków. Wiecie, że w Starym Testamencie pokolenie Datana, które ciągle narzekało, marodziło, osądzało, zostało spalone ogniem jako jedyne.
nikt nie przeżył. Gdzie my jesteśmy dzisiaj, tej nocy, w naszych sercach? W kochaniu drugiego człowieka, w przebaczaniu drugiemu człowiekowi. Miłość nie pamięta złego. To nie ja mówię, to Słowo Boże mówi. Kochani moi, mówię o tych fundamentach, podstawach. Bo przecież, jeśli nie mamy tych fundamentów i podstaw, jak mamy wejść w pokutę? Jak mamy wejść w poświęcenie się Matce Bożej? Jak mamy wejść w życie konsekrowanym sercem jej, aby ona mogła nas użyć do triumfu swojego niepokalanego serca? Ilu z was dzisiaj w tym kościele na słowo Putin ma najgorsze uczucia, najgorsze myśli, najgorsze rzeczy zaczynają się w waszym sercu rodzić? Czy jest możliwe z takim sercem modlić się o zbawienie tego człowieka? Powiedz mi. Czy jest to możliwe? Czy ta modlitwa będzie wysłuchana przez Boga? Zdumiewające jest to, że Putin urodził się 7 października, uroczystość Matki Bożej Różańcowej. Łączcie punkty. Dlatego na początku modliliśmy się, aby szaleniec niepokalanej, Maksymilian Kolbe, w sposób szczególny modlił się za tego szaleńca opętanego rządzami imperialnymi. Ale sprawdzaj swoje serce. Przebaczasz i kochasz? Potrafisz zapłakać nad tym człowiekiem ze współczuciem i wołać do Boga o jego nawrócenie? Słyszałeś o Teresie Carloni, stygmatyczce włoskiej? Nieprawdopodobna kobieta. Wysyłana przez 3 kolejnych papieży. Miała dar bilokacji. W różne miejsca, które były niedostępne dla chrześcijan. Jezus wysłał ją 3 razy osobiście do gabinetu Stalina. Rozumiecie, stanęła przed nim. Stalin w swojej warowni, chroniony przez najlepszych żołnierzy. I nagle staje przed jego biurkiem, w jego osobistym pokoju. Jakaś kobieta. Jest przerażony, wyciąga spluwę, zaczyna do niej strzelać. Kule przechodzą przez nią i wpadają w ścianę. Ona z największą miłością mówi do niego, że Jezus go kocha i prosi o jego nawrócenie. Trzy razy była w jego gabinecie. 3 razy wołając, aby się nawrócił, bo Jezus bardzo go kocha i chce jego zbawienia. Jezus poprosił Teresę o to, żeby złożyła siebie w ofierze za zbawienie Stalina. Jej kierownik duchowy mówił: nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak straszliwie cierpiał. 3 dni i 3 noce straszliwego cierpienia. Skończyło się dokładnie o godzinie, w której Stalin umarł. 56 rok. Pamiętacie? Co ciekawe, Jezus jej nie powiedział, czy Stalin przyjął łaskę zbawienia, czy też nie. Ale chcę wam pokazać, co jest istotą Ewangelii, co jest istotą Eucharystii. Złożenie siebie w ofierze za zbawienie świata, konkretnych ludzi, a szczególnie tych, którzy nas nienawidzą, którzy zadają nam największy ból i cierpienie. Rozumiesz? To jest chrześcijaństwo. To nie jest sklepanie paciorków i zaliczanie mszy świętych i latanie z koszyczkiem na święconkę. Chrześcijaństwo to jest kochanie aż do oddania życia. To być jak Jezus Chrystus, który kocha, ofiarowując siebie do końca, przebaczając wszystko. Ofiarowując ból i cierpienie, które ktoś mu zadaje za jego zbawienie. Ofiarowując Ojcu wszystko,
Rozumiesz? Badaj swoje serce. Jeśli za kogoś się modlisz, a szczególnie tych, którzy są daleko od Boga, badaj swoje serce. Czy masz serce Jezusa, który patrzy na tego człowieka? Proszę cię o to. Kiedy wrócisz do domu, usłyszysz o Putinie, poproś Maryjo, daj mi twoje serce. Daj mi poczuć, co ty czujesz do niego. Daj mi twoje oczy, jak ty na niego patrzysz. Bo nie będę potrafiła się modlić za niego. Bo bym go rozszarpała na kawałki za to, co robi. Daj mi, Maryjo, twoje oczy. Daj mi twoje serce. Daj mi twoją miłość do niego. Pokaż mi, jak bardzo go kochasz. Rozumiesz? Tu się dopiero zaczyna chrześcijaństwo twoje. Zdumiewające jest to, że Matka Boża tak często mówi o Rosji. W ogóle kiedy pierwszy raz powiedziała o Rosji widzącym małym dzieciom z Fatimy, one myślały, że to jakaś kobieta w wiosce obok, która ma na imię Rosja. Matka Boża prosiła, żeby Rosja została jej poświęcona. Wiecie, że do dzisiaj się spierają różne autorytety w Kościele, czy to poświęcenie Rosji dokonało się, czy też nie. Ponieważ żaden z papieży nigdy nie wypowiedział tak, jak Matka Boża chciała. Poświęcam niepokalanemu sercu Rosję. Z różnych przyczyn, przede wszystkim dyplomatycznych. Różnego rodzaju naciski dyplomatyczne na papieży były takie, że żaden z nich nie odważył się tego głośno powiedzieć. Jan Paweł II ujął to w takim terminie: poświęcam ci te kraje, o które prosiłaś, żeby ci poświęcić. Zawsze mówiłem w kontekście głosu proroczego, że nie patrzmy na zachód, patrzmy na wschód. Ze wschodu przyjdzie cierpienie. I tu nie chodzi już tylko o sam imperializm militarny, ale chodzi o to, jak Rosja na całym świecie rozszerzyła swoje błędy, swoją destrukcyjną ideologię, która kameleon przepoczwarza się w coraz bardziej destrukcyjną ideologię. Czy to zachód, czy to wschód, czy to północ, czy to południe, to już nie ma znaczenia. Wszędzie globalnie świat jest zainfekowany komunizmem, ateizmem, racjonalizmem. Na poziomie dotąd niespotykanym. Wiecie, że Matka Boża ma moc daną od Boga, aby powstrzymać wojnę. Zawsze, wiecie, zastanawiam się, zadaję sobie to pytanie, jak wyglądałby nasz świat, gdybyśmy byli posłuszni głosowi proroczemu w Kościele. Jak by wyglądał nasz świat? Jak wyglądałaby historia, która mogłaby się zupełnie inaczej potoczyć, gdybyśmy byli posłuszni głosowi proroczemu w Kościele? Gdybyśmy naprawdę byli wierni, posłuszni temu, co Bóg mówi do Kościoła, tu i teraz. Siostra Łucja mówi, że od 1918 roku mogliśmy uchronić świat przed każdą wojną. Wyobrażacie sobie to? Matka Boża w siostrze Łucji mówi w 1939 roku i ona to powtarza potem. Najświętsza Maria Panna obiecała odłożyć bicz wojny na później, 20 czerwiec, 1939 rok. Jeśli nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca będzie propagowane i praktykowane, mówi siostra Łucja, Maria odsuwa te kary stosownie do wysiłków, jakie są podejmowane, by je propagować. Pamiętacie Rozalię Celakówną? 1938, potem 1939 rok. Woła o intronizację Jezusa Chrystusa jako króla Polski.
I tu i tam prośba niewysłuchana. Dramatyczne, straszliwe konsekwencje. Siostra Łucja nie ustaje. 41 rok. Woła, ileż bym dała, bo Ojciec Święty przekonał się do uczynienia tego kroku, do poświęcenia Rosji i ustanowienia nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Być może za pomocą tego aktu serca Bożego, za przyczyną niepokalanego serca Maryi, mógłby spłynąć pokój na udręczony świat. Jeśli się dokona tego aktu poświęcenia Rosji, niepokalanemu sercu Maryi, wojna się skończy, ale jeśli się tego nie dokona, krew męczenników będzie na tyle obfita, aż wypełni się Boża sprawiedliwość. Czy rozumiecie? Tezy kwietniowe. Lenin przyjeżdża w 1917 roku. Przerzucony z Szwajcarii przez Niemcy. I ogłasza swoje tezy kwietniowe. W październiku robi pucz, zwany rewolucją październikową. Nawet jego najbliżsi współpracownicy są zszokowani jego planami, imperialnymi planami. 17 rok, rewolucja. 1922 rok. Plany Lenina stają się faktem. Powstaje kraj rad. I komunizm robi piekło w samej Rosji, a potem w różnych częściach świata. Pomyślcie, 1922 rok, 100 lat później, 2022 rok i znowu szaleńcze plany. Człowieka, który chce wrócić do imperialnej Rosji, która zdobędzie cały świat i będzie panować nad wszystkim. Historia się powtarza. Jak wyglądałby świat? Jak wyglądałaby historia Europy, naszej ojczyzny, gdybyśmy byli wierni głosowi proroczemu i posłuszni prośbom Matki Bożej o poświęcenie jej Rosji? Ojciec Święty przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane, drżący chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem. Szedł modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała spotykał na swej drodze. To trzecia odsłona tajemnicy fatimskiej. To Maryja nam pokazuje scenariusz, który najprawdopodobniej wydarzy się, ponieważ ani Rosja nie została jej poświęcona w tym czasie, o którym ona prosiła. 25 rok, potem 31, potem 38, 39. Prośby niewysłuchane. Nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi, pierwsze soboty miesiąca. Trzy tylko episkopaty zatwierdziły przez 100 lat to nabożeństwo do propagowania w swoich kościołach. I znowu my jesteśmy fenomenem na skali światowej. W Polsce to nabożeństwo rozkwita od kilku lat w sposób zupełnie niesamowity. W wielu parafiach, w wielu domach, w wielu wspólnotach. Męski różaniec, który rozlał się w całej Polsce w sposób nieprawdopodobny. Mężczyźni, którzy w pierwsze soboty miesiąca wynagradzają za grzechy, bluźnierstwa wyrządzane niepokalanemu sercu Matki Bożej. Dzisiaj słyszymy, to niemodne, to nieekumeniczne. Możemy urazić protestantów, nie idźmy w tą stronę. Przecież od tego nabożeństwa Bóg uzależnił uratowanie świata. Co my robimy? Jaką my mamy świadomość w ogóle? Posłuszeństwa i rozeznania głosu proroczego. Jeśli Bóg mówi, że od tego nabożeństwa zależy przyszłość naszego świata i pokazuje nam, jak niesłychanie wstrząśnięte cierpieniem jest serce Boga, kiedy świat obraża Jego Matkę, kiedy zadaje ból pięcioma różnymi rodzajami grzechów, obelg i szyderstw przeciwko Maryi, przeciwko jej niepokalanemu poczęciu, jej dziewictwu, Bożemu macierzyństwu,
gdzie wkłada się już od małego dziecka obojętność, niechęć do Matki Bożej, gdzie wyśmiewa się ją w świętych wizerunkach i figurach. Możemy popatrzeć na to, machnąć ręką i powiedzieć, to jest jakiś wielki problem dla Boga? Tak, to jest wielki problem dla Boga. Tak wielki problem dla Boga, że On daje Fatimie jedyny ratunek dla świata przez odwrócenie i wynagrodzenie. Jeśli świat podejmie wynagrodzenie przeciwko tym pięciu rodzajom grzechów, obelg, szyderstw przeciwko Matce Bożej, świat będzie uratowany. Szatan pracuje bardzo nad tym, żeby świat doszedł do samozagłady. Między innymi pracując nad tym, żeby nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca nie zatriumfowało w Kościele, że zostało zapomniane, wyśmiane, zlekceważone i odrzucone. Matka Boża mówi do siostry Łucji, nie chcieli usłuchać mojej prośby. Jak król Francji będą żałować i poświęcą mi Rosję, lecz będzie za późno. Rozumiecie? Czy poznaliśmy czas nawiedzenia? Jezus mówi do siostry Łucji, powiedz moim sługom biskupom, że pójście za przykładem króla Francji sprowadzi na nich nieszczęście. A 5 lat później dodaje, widząc obojętność ludzkości względem przesłań Fatimy, tą obojętnością, mówi Jezus, już sprowadza się na świat lawinę nieszczęść. Gdy wreszcie zostaną spełnione prośby Matki Bożej, będzie już za późno. On nawiązuje do króla Francji. Pamiętacie świętą Marię Małgorzata Lacock, mistyczkę serca Jezusa. Prosiła króla Francji, Ludwika XIV, aby ustanowił nabożeństwo do serca Jezusa, aby poświęcił siebie i Francję Najświętszemu Sercu Jezusa, aby wzniósł świątynię na cześć Najświętszego Serca Jezusa, umieścił w niej wizerunek serca Jezusa i poprosił papieża o zatwierdzenie mszy świętej, wotywnej, o sercu Pana Jezusa. Żadna z tych próśb nie została spełniona. W następnych latach Francja przeżywa koszmar, przegrywa wojnę za wojną. Te najgorsze z Holandią, potem z Hiszpanią. W efekcie których masoneria we Francji wywołuje kryzys ekonomiczny, który staje się główną przyczyną rewolucji francuskiej. 1789 rok. Rewolucja, która jest straszliwą rzezią, szczególnie duchowieństwa, kapłanów, zakonników, zakonnic, biskupów. Wolność, równość, braterstwo, pamiętacie? Które zakończyło się strasznymi rzeziami. Mija w tym czasie 100 lat, kiedy Jezus wypowiedział te prośby do Francuzów. Ludwik XVI, który jest już w więzieniu w Bastylii, 100 lat później, przypomina sobie o tym. Wygrawerowuje akt poświęcenia Najświętszemu Sercu na ścianie swojego więzienia. Ale już jest za późno. Ginie zgilotynowany 21 lipca 1793 roku. 100 lat. Znowu to 100 lat. Zdumiewająca. Zdumiewający okres czasu, który Bóg daje, aby coś się dokonało. A jeśli się nie dokona, konsekwencje będą straszliwe. Ale wiecie, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim? Że 100 lat później, kiedy Ludwik XVI jest zgilotynowany,
wtedy podejmują świeccy, to co powinni zrobić kapłani, biskupi. Podejmują świeccy. I oni na początku drugiej połowy XIX wieku błagają, proszą, modlą się przed arcybiskupem Paryża, aby prośby, które Jezus złożył przez świętą Marię Małgorzata Lacock, zostały wypełnione we Francji. I arcybiskup się zgadza. I świeccy fundują świątynię na cześć, jako wotum wdzięczności, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Świątynię Sacré-Cœur. Nie wiem, czy byliście, widzieliście tą świątynię. Przepiękna świątynia, Sacré-Cœur. Wtedy arcybiskup razem z biskupami poświęca Francję Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Odpowiedź nieba jest natychmiastowa. 1872 rok, Maryja okazuje się w Pontmain, ale armia pruska już okupuje większość Francji i zbliża się do Paryża. Matka Boża okazuje swe niepokalane serce w paryskim kościele Matki Bożej Zwycięskiej, gdzie u jej stóp widać 42 gwiazdy. Rozumiecie? To wołanie świeckich, wołanie ludu Bożego, prostych, ale kochających na maksa Jezusa i Maryję serc. I Maryja odpowiada. Wojna kończy się w ciągu kilku dni. Wojna, która wydawała się zgniecie i całkowicie zniszczy. Kolejny raz Francję. Następuje czas pokoju, który trwa, wiecie ile? 42 lata. 42 gwiazdy u stóp Maryi. Spełnienie próśb Jezusa zajęło ludzkości 200 lat we Francji. Ale mimo to, dla tego pokolenia, które wypełniło te prośby, Bóg okazał swoje miłosierdzie i zwycięstwo. Rozumiecie? To, że może nie dokonało się precyzyjne poświęcenie Rosji przez 100 lat, uwolniło scenariusz katastroficzny. Rosja rozszerzyła swoje błędy. Kościół cierpi, jest prześladowany. Przed nami głód i zarazy. Męczenie dobrych. Wielkie cierpienie papieża. Ale dla nas nie jest jeszcze za późno. Dla tych, którzy kochają Jezusa i Maryję, możemy zmienić dla naszego pokolenia ten scenariusz. Wszystko zależy od nas. Jak bardzo przejmiemy się tym, o co prosi Matka Boża. Jak bardzo ty i ja zaczniemy żyć prośbami Matki Bożej. Możemy zmienić wszystko. Czy rozumiecie? Możemy zmienić wszystko. Globalnie już jest pozamiatane. Pisma muszą się wypełnić. Czy rozumiecie? Ale indywidualnie dla nas, dla naszej ojczyzny, dla twojego domu, twojej rodziny, twojego małżeństwa, wszystko może pójść w zupełnie innym kierunku, w kierunku Bożym, Bożego scenariusza. Wierzysz w to? Wszystko zależy od ciebie, ode mnie. Chciałbym zakończyć tymi słowami siostry Łucji. Niepokalane serce Maryi jest moją ucieczką w bardzo trudnych chwilach. Dzisiaj przeżywamy bardzo trudne chwile, ale najtrudniejsze przed nami. Tam czuję się bezpiecznie. Pewność opieki Maryi tak mnie pociesza i raduje. W sercu Maryi jest moja siła i radość. To serce najlepszej z matek, zawsze uważne, czuwające nad najmniejszą ze swych córek. Jej serce jest kanałem, przez który Bóg pozwala spłynąć do mej duszy ogromnej ilości łask. W tych trudnych czasach, przez które przechodzimy, pamiętajmy, mówi siostra Łucja, że Bóg jest jedynym, który może nas uratować
przez wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, naszej niebieskiej Matki, która jest tak dobra.